Witam, to jest kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl. Dzisiaj mam przyjemność zabrać Was do kraju, w którym serwowane są steki z wieloryba. Dodatkowo można tam zjeść maskonura, napić się piwa rabarbarowego, a ponadto w tym podcaście dowiecie się, jak smakuje gnijąca owca, bo dziś wybieramy się na Wyspy Owcze. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl. Zaprasza Kamil Nosel. No to z przyjemnością już teraz mogę zaprosić na Wyspy Owcze. Dzień dobry, Sabina. Jak samopoczucie, jak się masz i co dobrego dzisiaj jadłaś? Cześć, kochany, słuchaj, witamy z Wysp Owczych. Powiem Ci tak, dzisiejszy wywiad przeszkodził mi w obiedzie, ale obiad mam na talerzu, więc jeszcze go nie jadłam i jak zgłodnieję i nie dam rady, to będę go jadła tutaj rozmawiając z Tobą. Jak dam rady, to po naszej rozmowie. Dobra, wiesz co, nie krępuj się, możesz jeść nawet podczas rozmowy, spokojnie, my będziemy Ci podglądać w talerz. To może zacznijmy od obiadu i powiedz nam, co na tym Twoim talerzu jest i co zazwyczaj na Wyspach Owczych można ciekawego na talerzu znaleźć. Wiesz co, u mnie przygotowałam dla mnie obiad, to znaczy, wiesz co, bo u mnie mam dzieci. Ja z racji tego, że dzieci, wiesz jak to dzieci, nie jedzą wszystkiego, co my dorośli, więc ja mam kilka rodzajów. I dzisiaj świetnie się trafiło, że mogę Wam pokazać, bo na jednym, tutaj na takiej platerze mam, słuchaj, ziemniaczki i one zawsze muszą być, poczekaj, Wam pokażę, w łupinach. I do tego oczywiście bez tego też ani róż, suszona ryba. Taki dorszyk. I słuchaj, do tego ketchup. I to jest taki typowo tradycyjny obiad. Czekaj, może Wam tutaj pokażę. O. Wygląda świetnie. No właśnie, tutaj trzymam ziemniaki, żeby mi nie spadły. To jest jeden z takich obiadów. A mój dzisiaj to będą frykadele. Frykadelki to są jakby mięso, przepraszam, ryba mielona, takie kotlety mielone. I to też jest bardzo, bardzo dobre, to jest dorsz, bo u nas w ogóle do tego, w ogóle wiesz, jeżeli chodzi o ryby, no to takim najbardziej standardową rybą to jest dorsz, ona jest taka ogólnie dostępna i chyba najbardziej lubiana przez farerów. No bo wiesz, kuchnia farerska to ogólnie marynowana owcza głowa, albo pieczony wieloryb, albo wiesz, właśnie suszona ta ryba na wietrze, faszerowane maskonury. Kto jak lubi, to lubi, kto je, to je. Ja staram się bardziej ogólnie, wiesz, taką europejską kuchnię prowadzić. Natomiast moje dzieciaki uwielbiają te proste farerskie dania, czyli suszona ryba, właśnie takie te kotlety rybne. I to wszystko zawsze podawane zazwyczaj z ziemniakami w łupinach. A to chyba wychodzi, że oni trochę leniwi są, wiesz? Niech tym się obrać. No to poczekaj, to teraz może wyjdzie, że ty też jesteś leniwa. Albo i nie. Zaraz nam to udowodnisz. Czy ty ryby sama suszysz? Czy kupujesz? Nie, ja ich nie suszę i to nie wychodzi to, wiesz, słuchaj, a ty jesteś dowcipny koleś. Powiem Ci tak, one są po prostu tego, to ci tak, nie wiem, to nie jest takie hopsiu zrobić. Najlepsze ryby suszone suszy się na statku. A dlaczego? Ponieważ ta sól, wiesz, woda i powietrze najfajniej wysusza rybę i wtedy ma ona taki fajny smaczek, o który tu wszystkim chodzi, nie? No dobrze, a Twoje dzieciaki co jeszcze zajadają? Czym częstujesz swoje pociechy, żeby były uradowane? Jeśli chodzi o kwestie obiadowe. I pytanie, czy jeszcze jest tam zupa? Wiesz co, zupa to jest w ogóle hicior, bo ja się śmieję, że zupy są podawane tylko na pogrzebach, weselach i to jest taka zupa. Ona jest zresztą u mnie w książce, w moim przewodniku podawana. Zupa z takimi kluseczkami mięsnymi i makaronowymi. Są takie maleńkie, białe albo mięsne kluski. I taka jak trochę jak na żyrosu. Bez makaronu, a z kluskami. Natomiast ta zupa jest bardzo rzadko w domu podawana. Zazwyczaj to musi być, wiesz, ja to powiem tak w Wielkopolsce, topyry, sosik brązowy i do tego jakieś tam mięcho. Mięso z wieloryba, czy mięso z owcy, czy jakaś tam ryba, nie? Jak smakuje mięso z maskonura? Wiesz co, dla mnie wszystkie, całe ptactwo, które tu dotychczas spróbowałam, jest strasznie takim tłustem. I ja na przykład nie przepadam jednak za tym ptactwem, a tutaj oni po prostu, wiesz, to jest takie niebo w gębie, jak ty powiadają.
Ja nie przepadam. Jest tłuste. Po prostu takie, wiesz, żadne wow. A maskonur z czym jest podawany? Ziemniaczki, ketchup albo remolada. Czyli bardzo prosto. Bardzo prosto. Kuchnia ferrarska jest w ogóle bardzo prostą kuchnią, słuchaj. Ona tak naprawdę, przyprawy to sól i pieprz. I nie ma tutaj wielkiego jakiegoś tam szału, natomiast jedzenie jest ogólnie bardzo dobre. Może nie to takie, wiesz, typowo farelskie, ale ogólnie to ja na przykład bardzo lubię kuchnię farelską, bo jest szybka i bardzo prosta. No to porozmawiamy jeszcze na temat obiadu, a konkretnie napojów obiadowych. Czym się popija większość dań, które spożywacie na Wyspach Owczych? Ewentualnie co rekomendujesz? Wiesz co, zazwyczaj popijają tutaj mlekiem. Mleko jest do obiadu i woda. Woda jest po prostu tutaj wszędzie, ale mnie zaskoczyło, że nawet dorosłe osoby, wiesz, tutaj przy obiedzie jednak decydują się na mleko. Ja nie rekomenduję mleka, bo ja jednak wolę białe lub czerwone wino, ewentualnie woda. A nie ma żadnych rewolucji, gdy do obiadu pijemy mleko? Wiesz co, nikt jakoś tak nie chodził często przy mnie do toalety, do łazieneczki, więc wiesz, rewolucji brak. Okej, okay, rozumiem. A co ty w swojej kuchni sama sobie gotujesz, znaczy sobie, co ty gotujesz swojej rodzinie w kuchni? Co jest twoim popisowym daniem? Moim popisowym daniem jest zupa rybna. Zupa rybna, curry z brzoskwiniami. W ogóle to połączenie curry i brzoskwiń, jak na dzień dzisiejszy, jest to mój taki typowy hit i z racji tego, że prowadzę biuro turystyczne i mam bardzo dużo osób na takiej wystawowej kolacji farelskiej z całego świata, więc to jest ten popisowe pierwsze danie, które mnie tutaj farelki nauczyły. I uważam, że słuchaj, tak, to jest tak prosta zupa, bo tam są, wiesz, tam jest dorsz, tam jest pomidor, tam jest curry, tam są brzoskwinie w puszce z tym całym sokiem brzoskwiniowym. I słuchaj, ja to po prostu, już na samą myśl, wiesz, oczy mi się świecą, pycha, rewelacyjna zupa. No dobrze, no to porozmawiajmy teraz o śniadaniu, czyli o początku każdego dnia na Wyspach Owczych. Czym się zajadacie? Co lubią twoje dzieciaki? No i co byś poleciła każdemu turyście, żeby na śniadanie musiał zjeść, bo na Wyspach Owczych warto jest zjeść właśnie ten produkt lub też te dania. No ogólnie nie mamy jakiegoś takiego, wiesz, szału, jeżeli chodzi o śniadania, bo to takie bardziej europejskie. Płatki owsiane są tutaj takie najbardziej popularne. Płatki kukurydziane, chleb z serem i z dżemem, do tego winogrono. Tak zawsze u nas jest podawane i papryka. Papryka krojona, wiesz, takie na takie malutkie części, żeby sobie tam przygryzać do chleba. Natomiast to są takie, wiesz, najzwyklejsze śniadania na świecie. I my mówimy tutaj o chlebie takim zwykłym, który można w Europie też dostać. Wiesz co, ten chleb jest taki półciemny, półjasny. Ja się tak śmieję, taki półpolski, bo on jest... Tak, właśnie, to nie jest jasny, ale też nie jest ciemny. Taki na pół. Rozumiem. Jak u was jest z masłem? O, kochany, masło to lubimy dużo, jemy dużo, dużo, ale to jest duńskie masło, które używamy. Chociaż mamy swoje też farelskie, natomiast jednak zdecydowanie góruje Kargedan. A odnajdujesz różnicę między tym farerskim masłem a tym europejskim? Czym się różnią te dwa masła? Wiesz co, to masło farerskie w kostce i po prostu za długo się czeka, żeby je można rozsmarować. I tylko tym. W smaku nie widzisz różnicy. Nie, Bregorz. Jasne. Okej, okay, to po śniadaniu idziemy sobie do roboty. Ty zazwyczaj jesteś przy owcach, czy mi się wydaje? Przepraszam, w biurze podróży. Ja mam owieczek w mojej sali. Ja jestem z wykształcenia sobie pedagogiem, więc czasami beczą jak owce. Natomiast nie, wiesz, my mamy z dziećmi, ale i wtedy bardzo często poznaję wszystkie smaki, zresztą wcześniej poznawałam smaki i zapachy, bo tutaj już się nie robi tak kolorowo, jakby się wydawało, bo ja to zawsze mówię owce śmierdziuszki, bo po prostu słuchaj, to jest smród nie do zniesienia dla mnie, gdzie ja jestem nienauczona do brzydkich zapachów w kuchni. I nawet, zaraz ci pokażę, to jest w ogóle saszpyciot. To jest część owcy? Owca. Tu jest mięcho, słuchaj, śmierdzisz, żałuj, że tego nie czujesz.
To jest podawane na chleb, krojone w takie malutkie, drobniutkie kosteczki i posypane solą. I to jest taki najbardziej przysmak Farrera. Mój syn, słuchaj, to kocha i uwielbia. Moja córka tego po mamie chyba nie za bardzo lubi. Ale to jest, wiesz, zobacz, jakie to jest duże. Ogromne. Połowa ciebie. No to teraz to już fajnie, no. Lubię cię coraz bardziej. Ale w tym widoku w kamerze. Połowa, niech będzie połowa. Kochany, no i co? Nie może zabraknąć, słuchaj, bułeczek. Bułeczki tutaj każda kobieta, prawdziwa gospodyni piecze. Dzisiaj te są dzisiejsze, pieczone specjalnie, słuchaj, dla programu twojego, żeby pokazać te miękkie buły. One też znajdziecie, wszystkie przepisy znajdziecie u mnie w książce, którą napisałam z Sergiuszem Pingwartem, przewodnik po wyspach owczych, wyspy owcze z pierwszej ręki. Pochwalę tobie się. Bo tu też masz fajne przepisy, można sobie zrobić o tej tą zupę, później masz kilka innych rzeczy o kuchni, czego pewnie ludzie nie wiedzą. Jasne, to nie zdradzajmy wszystkiego, sprowokujmy ludzi, żeby mogli sobie kupić twoją książkę. A książka też została nagrodzona, ale więcej szczegółów na pewno znajdziecie na stronie internetowej owcze.com. Dobra, jeszcze zostając przy śniadaniu, zapytam, czy wy, dorośli, pijecie kawę na Wyspach Owczych? Jeśli tak, czy to jest zwykła, najprostsza kawa i nie ma tutaj się rozwlekać? Czy też przyprawiacie jeszcze specjalnymi przyprawami, aby była mocniejsza, lepsza, no i smaczniejsza? Słuchaj, więc kawę pijemy hektolitry. Kawa po prostu jest od rana do wieczora. Muszę ci powiedzieć, nie mam tu przy sobie, ale w ogóle pijemy w termosach z ekspresu. Zwykła najzwyklejsza, chociaż ja na przykład po prostu ich kawy są tak mocne, słuchaj, że się trzęsę jak wiesz, jakiś alkoholik, słuchaj. Naprawdę, no wstyd mi kiedyś było, bo byłam na zebraniu i zaczęłam się trząść jak galareta. Więc stwierdziłam, że dobra, już muszę sobie odpuścić, więc od tamtego czasu piję Nescafe Gold. Natomiast tutaj zwykła ekspresowa kawa, bo ona nie jest taka zwykła, bo jest takim wielkim kopem. I po prostu ludzie piją jej od rana do wieczora. U nas nie ma w ogóle czasu takiego, wiesz, w Polsce się pije kawkę do południa, bo później się nie śpi. Ja na przykład ostatnią kawę piję około 10, 11 wieczorem przed senem. Niesamowite. Dobra, jeśli skończyliśmy temat śniadania, chyba że coś chcesz dorzucić do śniadania, to teraz poproszę. A jeśli nie, no to powędrujemy na miasto i zobaczymy, co na mieście, co na Wyspach Owczych można ciekawego zjeść, będąc w centrum albo no w miejscu, gdzie też żywią. To co, dodajemy coś do śniadania, czy przechodzimy dalej? No co, śniadanie mam, żeby zakończyć, bo chyba to najmniej urokliwy posiłek. Dobra. W ciągu dnia. Dobra, no to przechodzimy na miasto i opowiadaj mi, co tam na mieście można zjeść szybkiego między szkołą, pracą, a powrotem do domu, a obiadem takim docelowym już. Wiesz co, teraz w zależności gdzie, bo na przykład wiesz, nie wiem czy wiesz, ale na Wyspach Owczych ogólnie jest brak restauracji, jest ich bardzo mało. Wiesz co, przed programem teraz sobie googlowałem, ile restauracji jest i dosłownie 6 albo 8 kropek mi pokazało na mapie, więc jest z tego jak no, kot napłakał. No teraz to troszkę za mało pokazało, natomiast ich jest rzeczywiście bardzo mało i na to na przykład turyści narzekają, że jednak tutaj nie ma gdzie za bardzo wyjść, chociaż z racji tego, że mamy, muszę się znowu pochwalić, bo ja uwielbiam się chwalić, słuchaj, zwłaszcza z wyspami, że mamy jedyny na świecie tunel pod wodą z rondem, który nam bardzo, bardzo, bardzo ułatwił wiele rzeczy, bo na przykład jak ja miałam wcześniej godzinę do stolicy, tak teraz mam 15 minut, za co ciężkie pieniądze płacę, ale jednak wybieram tą krótszą drogę. No i rzeczywiście to nam poprawia też tam taką społeczną kwestię właśnie tych wylotów do kawiarni, gdzie wiesz, ja w Polsce nauczona, czy tam w Niemczech, jak mieszkałam, że sobie wychodziłam do kawiarenki, no tutaj po pierwsze pogoda nie ta na kawiarni, na ogródki, żeby się tego piwa napić. Dwa, kultura też nie jest taka, żeby wychodzić, chociaż już widzę, że młodzi ludzie zaczynają wychodzić, tylko wiesz, to tak kultura kulturą, ale to też się wiąże z kosztami, bo jednak wyjście do knajpy to są dość duże wydatki, jak tutaj z racji tego, że Farelczycy mają dość duże rodziny, wielodzietne, więc to też pewnie jest jeden z takich głównych powodów, gdzie tych wychodków takich nie ma. Natomiast co możesz dostać? Wiesz co, zaskakujące jest to, że w każdej knajpie podają prawie to samo, bo to jest fish and chips, czyli ryba z frytkami
Ja się śmieję, bo wiesz, wydawałoby się, że tutaj to powinno być, ja nie wiem, same knajpy rybne, a tutaj mało tych rybnych. Jest oczywiście sushi, jest przepyszne sushi. Mamy restaurację, która ma dwie gwiazdki Michelina, Cox. To też bardzo znana i bardzo dobra. Ja w niej sama nie byłam i mówię ci to dlatego, że w Brytyjce jest jakiś hit, bo ja po prostu nie jadam tych ich rzeczy i stwierdziłam, że wiesz, 3000 koron wydać, żeby zrobić zdjęcia, bo jestem fanatyczką zdjęć. Mam nadzieję, że kiedyś pójdę, miałam ostatnio być nawet tam na kursie robienia zdjęć i mówię, o to tym sposobem będę tam w knajpie. No po prostu uważam, że to nie jest to, co ja lubię, natomiast jest wiele innych stolicy fajnych, bo jest i Barbara, bardzo fajna feralska restauracja, gdzie też są podane te tradycyjne potrawy, już takie bardziej w moją stronę. Jest jeszcze kilka, no mówiłam o sushi, wiesz, pizzernie są, ale najbardziej tutaj takim chyba tym szybkim jedzeniem to jest te frytki z rybą. Jasne. No to powiedz mi teraz tak, jeśli wybieramy się na Wyspy Owcze i chcemy dobrze zjeść w restauracji, to szykujemy swój portfel na wydatek jakiego rzędu? To raz, a dwa, na co zwrócić uwagę, żeby dobrze zjeść właśnie w tym kraju, w którym jesteś? Muszę ci powiedzieć, że to jest też kwestia... możesz zjeść już od 400 koron do 1000 koron, dobre, fajne jedzenie, nie? Bo jak masz tutaj, są w ogóle, słuchaj, specjaliści od steków. Ja po prostu, to jest rewelacja, steki na Wyspach Owczych, one są tak dobre, że po prostu, no super. No i to już są wydatki takie troszkę większe. Natomiast, no myślę, że tak 500 koron, ja teraz byłam w sobotę nawet w restauracji, bodajże płaciłam 550 koron z to było menu, taki wiesz, szwedzki stół, gdzie mogłaś sobie wybrać cały zestaw mięsa i takie typowo obiadowe jedzenia, potrawy. Do tego była kawa i deser. To chyba kosztowało mnie 550 koron od osoby. Mm-hmm. No i a co? No to już mam 1500 do 3000, jeżeli się nie mylę. Dobra, to podpowiedz jeszcze, na co turysta powinien zwrócić uwagę, żeby nie przepłacić i żeby dobrze zjadł. Wiesz co, myślę, że tutaj obojętnie gdzie wejdziesz jest drogo dla każdego z turystów, bo z tego co wiem, Islandia jest droga, a jednak turyści, którzy mnie odwiedzają, twierdzą, że cholera, myśleliśmy, że Islandia jest droga, ale Wyspy Owcze są droższe. Więc i jedna rzecz jest pewna, tutaj wszędzie jest świeże jedzenie. Ryba najlepsza na świecie, ja zawsze się śmieję jadąc do Świnoujścia, że to naprawdę ta ryba nie leżała koło naszej ryby, więc teraz przestałam w ogóle zamawiać w Polsce ryby, bo uważam, że one są niedobre. Natomiast tutaj w ogóle każdy turysta może spokojnie, nawet z takiego samochodziku gdzieś tam przy sklepie, spokojnie zamawiać rybę i to będzie jego najlepsza ryba, którą jadł w swoim życiu. To zapytam trochę po polsku i trochę przewrotnie. Czy ryba równa się paragon grozy? Nie, broń Boże. Wiesz co, taka ryba z chipsami to są właśnie takie najtańsze jedzenie, bo to kosztuje około 100 koron. W tych takich, wiesz, właśnie mówię, budkach przy supermarketa. I to jest najlepszej jakości ryba łowiona zazwyczaj rano. Okay. W tym dniu, kiedy ją zjadasz. Jasne. No dobra, to teraz przejdźmy na słodkości, bo kawa była, to do kawy jakieś ciastko. Czym się zajadacie na Wyspach Owczych? Oho! Cóż to jest? Ja w ogóle jestem, słuchaj, fanatyczką deserów. Z racji tego przytyłam 25 kilo, będąc na Wyspach Owczych. Nie widać. No właśnie, za to cię lubię. Słuchaj, to jest ryż na mleku z sosem wiśniowym, są w całości wiśnie. I zazwyczaj jest tak, że na przykład na Boże Narodzenie jest taki specjalny deser, gdzie jest tam migdał schowany i przy jednym stole jest, nie wiem czy to kiedyś słyszałeś, bo to też jest w Danii, i właśnie migdał schowany i ta osoba, która ma migdał, jedząc, nie pokazuje nikomu, dopóki wszyscy nie zjedzą i dostają jakąś tam nagrodę. Ja migdała nie mam, bo sobie dzisiaj nagrody nie kupiłam, natomiast moją nagrodą po pracy dzisiaj będzie ten deser. Ale to chyba nie jest charakterystyczny deser dla wysp? Nie, bo to jest taki typowo duński, natomiast on jest bardzo tutaj powszechny, wiesz? Okay. Farelskie desery, słuchaj, to jest rabarbar, bo my tylko mamy rabarbar, więc robimy wszystko z rabarbarem, włącznie z piwem rabarbarowym, który jest tylko wakacje, ale słuchaj, farelży to w ogóle jest hit, ponieważ w tym roku myślę, że nie będzie turystów i piwa rabarbarowego nie zrobili. No, szkoda. Tak, wiesz, w ogóle na luzie, nie? Wyluzowany, no. No dobra, a opowiedz... Rabarbar mamy we wszystkim.
No właśnie, powiedz o wariacjach rabarbarowych. To znaczy, wiemy, że w piwie, a ciastka, ciasteczka i inne słodycze rabarbarowe to... Ja zawsze słyszałam, jeżeli chodzi o moją kuchnię i moich gości z Polaków i z całego świata, częstuję kisielem rabarbarowym, który jest bardzo, bardzo tutaj znany i taki typowo farelski. Przepraszam, z sosem waniliowym. Słuchaj, a chcesz nam zdradzić przepis na kisiel, czy to tajne przez poufne? Tajne przez poufne. A jednak, no dobra, okej, nie będę cisnął. Jasne, czy jeszcze jakaś słodycz jest do omówienia, o której warto teraz wspomnieć? Wiesz co, tutaj w każdych deserach, i to jest właśnie to, co robi te nasze dubska takie duże, to jest śmietana. Po prostu słuchaj, śmietana jest wszędzie. Śmietana, to są desery, lody, lody, bo tu też bardzo dużo lodów robią, też z rabarbaram właśnie. Później są ciasta bezowe i to jest też taki deser, słuchaj, bardzo prosty, bo robisz dwa duże ciasta, duże takie, wiesz, na taką michę wielką. Między to dajesz śmietanę kwaśną i śmietanę ubijasz zwykłą, słodką. Do tego wkrajasz jabłka, kolejny, słuchaj, bezę dajesz i na to sos karmelowy, najlepiej z puszki, ja tak robię, bo tutaj się przyznam, leń śmierdzący, nie chce mi się robić tego karmelu, wiesz, w garnuszku, więc ja to polewam i to też po prostu tyle, takie dobre, ile kalorii ma w sobie. Okej, cudownie. Jesteśmy na Wyspach Owczych, to porozmawiamy teraz o owcy i o owcy na talerzu. To znaczy, co macie tam z owiec, co można zjeść, jak to się produkuje i co konkretnie byś poleciła? Więc tak. Właśnie szukałam dzisiaj głowy z owiec, by Wam pokazać. I to też jest taki must have i musisz zobaczyć na Wyspach, jak przyjedziesz. Ale to też nie jest podawane w restauracjach. Zazwyczaj to jest podawane, tak jak u mnie, w takim Heimblinde. To się nazywa takie, to jest ta najnowsza i taka najbardziej znana na Wyspach i bardzo popularna przez gości, turystów, forma pokazania kuchni farelskiej, czyli zapraszanie ich do domu. Tak jak na przykład do mnie, ja wtedy się ubieram w swój strój feralski. Na przywitanie zawsze bez tego ani róż poczęstuję cię akwawitem. To poczekaj, o alkoholu za chwilę porozmawiamy, nie zdradzaj wszystkich tajemnic. Skupmy się na razie na owcy, bo to jest chyba raczej bardzo powiązane z Wyspami Owczymi. No i wyobraź sobie, że kiedy już wchodzisz do mnie do domu, zjadasz tą zupę, to teraz masz całe menu i te owce. Tak jak już wcześniej Wam pokazałam, ten saszpyciot, czyli to, próbujesz, do tego później masz głowę owcy podaną na ciepło lub na zimno. Ja zawsze podaję zazwyczaj na ciepło, chociaż wiem, że inni podają na zimno z ziemniakami. Później masz udziec, ja piekę, słuchaj, go 7 godzin na 120 stopni i on jest tylko solą i pieprzem, nic w ogóle nie przyprawiam więcej, oprócz soli i pieprzu, tak jak typowo farelskie. I później mam przeróżne też, wiesz, jakieś tam kiełbaski, szyneczki zrobione z owcy na chleb, takie kanapeczki. Czekaj, niech pomyślę. To w międzyczasie zapytam, jak smakuje owca, bo przyznam szczerze, tego stworzenia jeszcze nigdy nie próbowałem, więc gdybyś mogła porównać ten smak do smaków, które każdy zna. Do koło czego owca leżała? Wełny. Czyli wełna... No serio, wiesz co, to jest taki jakiś dziwny ja na przykład, wiesz, nie jestem fanatyczką fanatyczką owcy, nie lubię mięsowych, bo mnie ona tak nawet zapachowo, taką tą, gdzieś ta wełna jest tak, z racji tego, że my jesteśmy bardzo blisko wełny i rzeczywiście jak nigdy w Polsce nie miałam tej możliwości tego zapachu wełny, takiej, wiesz, naturalnej, stuprocentowej, farelskiej, tak rzeczywiście kiedyś ktoś mi powiedział, owca smakuje taka trochę z wełną zmieszana. Nigdy nie czaiłam, o co chodzi, a teraz rzeczywiście jak mieszkam tutaj, to rzeczywiście tam taki jest jakiś dziwny posmak, który mi nie odpowiada za bardzo. Mm-hmm. A gdzie owce można kupić i jak ją robimy, jeśli już kupimy gotową, ewentualnie czy sami sobie możemy w domu ją obrobić? Więc to jest tak, że na przykład teraz był okres październikowy, to były takie ferie, u nas się mówi wykopki, a tutaj to jest czas na zabijanie tak naprawdę owiec i
To tak jak w Polsce kiedyś, jeszcze za dawnych czasów, wiesz, w domu można było zabić gdzieś tam sobie świnie, tak u nas jest zabijana owca. I zazwyczaj to jest tak, że te osoby, które znam, one nie kupują, tylko dostają. Dostają w ramach na przykład pomocy przy uboju tych owiec. Ale wiesz, ja kupuję zawsze owce gdzieś tam u gospodarza, bo chciałabym zawsze mieć jednak tą naszą zdrową, bez żadnych tam, wiesz, tych chemii i konserwantów. Więc staram się od gospodarzy kupować, ale zawsze możesz sobie też taką, wiesz, mieć koło domu, taką domową owieczkę. Okej. Okay. A owce, słuchaj kochany, no muszę ci powiedzieć, no tu jest 75 tysięcy owiec, a mieszkańców 50, więc wiesz, owiec więcej niż ludzi, więc owce spotkasz na każdym zakręcie. Ale jakie mają piękne widoki te wasze owce. Bo no, idzie się rozmarzyć, patrząc się przynajmniej nawet na zdjęcia, które są dostępne z Wysp Owczych. No i też twoje zdjęcia robią furorę, więc zazdroszczę tym owcom, nie zazdroszczę, że są jedzone. Dobra, okej. Okay. Przejdźmy teraz do trunków i alkoholi. Co się pija na Wyspach Owczych, jakie ma oprocentowanie i co byś poleciła każdemu turyście? Na pewno piwo rabarberowe, jest to rzeczywiście specjał letni i muszę ci powiedzieć anegdotę, która przyjechała do mnie kiedyś dziewczyna z Warszawy, rowerem. W końcu dojechałam do domu, przywiosła mi polską wódeczkę kupioną specjalnie w Świnoujściu na prośbę mojego przyjaciela i mówi do mnie, dobra, ja mam wódę, a ty dajesz piwo rabarberowe. I ja tak, wiesz, na nią patrzę, mówię, o czym ta kobieta, jakie piwo rabarberowe? Ona mówi, słuchaj, to ty nie wiesz, że cały świat mówi, że macie piwo rabarberowe? I mówię, no powiem ci, że no nie wiem. No i Tomasz szybko pojechał, wiesz, do Monopolu, a Monopol to nie jest taki hopsiu, ponieważ on ma też, wiesz, jak za komuny, to nie kupisz tutaj wszędzie alkoholu, bo w sklepach jest tylko jest kilka wyznaczonych Monopoli i tazyt. I one są też godziny otwarcia, są takie śmieszne, że nie zawsze możesz je kupić. Więc w końcu, jak już otworzyli sklep, Tomek pojechał zobaczyć, gdzie jest tam to piwo rabarberowe. Okazało się, że rzeczywiście mamy piwo rabarberowe. Smakowo, nie będę wam mówiła, nie zdradzę wam, musicie przyjechać na Wysp Owcze i posmakować. Natomiast my w ogóle jesteśmy zakochani, mamy jakby w tej chwili już dwie browary. Jedna jest Foria Bior i to jest piwo takie najbardziej dostępne i chyba najbardziej lubiane, albo Pilsner, albo Gold, czyli złote, a procent ma, kochany, czekaj. Na pewno nie może mieć więcej niż 8, bo od 7,6, bo od 2011 roku uwolnili u Was rynek na wysokoprocentowe alkohole, z tego co udało mi się już wyczytać i przygotować do naszego programu. I teraz akwawit ma 40%. A jak to smakuje, ten akwawit? Anyszkowy, to jest taki, wiesz, upicie tym to tak nie radziłabym, natomiast to jest alkohol, gdzie jest zawsze podawany na wejściu, jest taką tradycją farelską, że jak idziesz na przykład na ślub, czy w gościnę, to w drzwiach dostajesz taki pyk, wiesz, kieliszeczek na dzień dobry. Jeśli wspomniałaś, że to jest anyszkowy smak, no to zapytam, czy łączyłaś go z lodem? Nie. A wiesz, co się wtedy stanie? Nie. Jeśli to jest to, o czym myślę, to prawdopodobnie ten alkohol zrobi się biały, ponieważ to jest chyba ten sam sznyt, co greckie uzo, gdzie połączenie alkoholu ciepłego z lodem daje właśnie biały, mleczny kolor. Więc spróbuj, jeśli to jest to, no to... Chyba nie będzie to tak białe, ale w ogóle jego się na ciepło nie pije, bo musi też być zmrożony, bo tak to, wiesz, nie bardzo smakowo jest interesujące. Okej, okay, dobra. Dobra, okej. Okay. No to teraz tak, czy jeszcze jakieś alkohole omawiamy, czy jeszcze jakieś trunki warto wspomnieć? Wiesz co, zaczynałam produkować whisky. Już jedna firma zaczęła produkować i miałam możliwość, w ogóle słuchajcie, z hit, bo było 1000 flaszek, wiesz, z pierwszych takich i kosztowały chyba 1000 koron. I tak rozmawialiśmy w domu między sobą, kto kupi za 1000 koron. Słuchaj, w ciągu 2 minut, chyba 50 sekund wszystkie były sprzedane. Z racji tego, że mamy tutaj bardzo dużo kapitanów, ludzi majętnych, każdy chciał mieć tam pierwszą flaszeczkę whisky. Natomiast ja ją próbowałam i muszę ci powiedzieć, żebym nie oddała za nią 5 zł, bo była... To jednak nie to, wiesz. No chcą, ale coś tak chyba nie wyszło. Ale czekamy na nową, bo będzie gin. Gin jest, jeden już jest zrobiony,
i nowe whisky. No jestem ciekawa, co z tą whiskiem będzie tą kolejną. Mhm. A czy we własnym zakresie coś próbujecie sobie zrobić alkoholowego w domu, czy też nie warto, nie ma potrzeby i nie opłaca się? Wiesz co, ja nigdy nie robiłam, chociaż mam ogromną ochotę, jakąś taką fajną naleweczkę, chyba to z wiekiem tak przychodzi, że mi się na nalewki też przekręciło, tylko ja mam jeden problem, bo ja nie mogę kupić tutaj spirytusu, na którym fajnie zrobić właśnie jakąś dobrą nalewkę, także jak mi ktoś przyleci z Polski, a nuż widelec. Ale powiem Ci, że też prosto wychodzi z 400% wódki i tutaj pytanie, jakby to się sprawdziło z rabarbarem. Tutaj akurat Cię nie namawiam, ale przemyśl, bo może to będzie ciekawe połączenie. Ja robiłem bodajże z cytryny i normalnej 40 wódki, to spoko to wychodzi i nawet jest zjadliwe. Dobra, moja droga, czy możemy się przejść po sklepach na Wyspach Owczych? Co tam można spotkać? Co Cię zaskoczyło w sklepie, jak po raz pierwszy odwiedziłaś? No i jakie oczywiście ceny? Wiesz co, co mnie zaskoczyło? Myślę, że zaskoczyło mnie to, że tu wszystko jest. Bo wbrew pozorom, wiesz, ja pamiętam, że ja zawsze mojej mamie próbowałam tłumaczyć, moja mamo, ale tutaj my wszystko ma, ona mi nie wierzy. Nie może tak być, 50 tysięcy ludzi, wy nie możecie mieć wszystkiego. Ja wiem, uwierz mi, i w końcu któregoś roku, jak przyjechałam, mówię, ty naprawdę tu wszystko jest. No i rzeczywiście chyba to jest najbardziej zaskakujące, że tutaj jako takich braków nie mamy. Wiesz, czego mi najbardziej brakuje? I to też chyba na starość, chociaż ja stara nie jestem, ale tak z wiekiem przychodzi, twarogu. Nie mamy sera białego. I to jest rzeczywiście jedna rzecz, ale z racji tego, że mamy dość dużo Polaków, to zawsze gdzieś tam ktoś, kogoś poproszę na ten sernik czy pierogi, gdzieś tam ten twaróg dostanę, co prawda ich tak często nie robię, więc trzy takie, wiesz, 3 litry czy tam 3 kilo sera w roku mi zupełnie wystarcza. I tego nie ma, natomiast myślę, że wiesz co, wszystko jest. No wiesz, na pewno jak w zamrażarniku patrzysz i widzisz nagle głowę owcy, no to rzeczywiście jakiś szok jest, czy tam, ale no wiesz, no my też jemy w Polsce dużo rzeczy mniej ciekawych czy bardziej ciekawych. Nie zaskakuje mnie tu zbyt wiele rzeczy w tym sklepie, bo myślę, że zupełnie mam inny obraz Wysp Owczych niż on jest w rzeczywistości. No dobrze, to powiedz mi, które produkty z takich europejskich są na Wyspach Owczych bardzo drogie i nad którymi trzeba się zastanowić, sięgając właśnie po nie? Wiesz co, mamy bardzo wysoką akcyzę na czekoladę. Czekolada jest bardzo droga z racji tego, że jest niezdrowa. I wiesz co, wiem, co mnie zaskoczyło. Widzisz, jednak skłamałam, przyjechałam na wyspy, ja bardzo lubię Red Bulla. To znaczy może wcześniej lubiłam, bo teraz nie. I wyobraź sobie, że poszłam do sklepu, chciałam Red Bulla i oni mówią, ale tutaj nie, bo Red Bull jest niezdrowy. Nie wysłucham? No proszę. No i rzeczywiście Red Bulla przez kilka lat pierwszych nie mogłam się napić, bo jest niezdrowy. To mnie zaskoczyło. Już teraz Red Bulla mamy, to ja przestałam Red Bulla pić. Oduczyłam się. Moja droga, przed włączeniem nagrywania powiedziałaś mi, że masz w domu wieloryba. Pytanie, hodujesz na Boże Narodzenie? Czy to jest przysmak, którym się raczycie u ciebie w domu? I gdzie można kupić takiego wieloryba? Ile smakuje i ile ma ości? Słuchaj, ten wieloryb ości nie ma. A tak na serio, to rzeczywiście to jest wieloryb. I wiesz, teraz jest taki ciężki temat, bo Wyspy Owcze, cały świat o nich tak bardzo źle mówi i ja nie będę oceniać, ponieważ tu mieszkam i ja wiem, że znowu mnie zlinczują. Natomiast ja zawsze wszystkich częstuję wielorybem i to zależy tylko od ciebie samego, czy tego chcesz, czy nie chcesz. U mnie taka możliwość jest i nie zaprzestanę tego, ponieważ jedni lubią mięso, inni nie lubią. Ja bardzo lubię mięso i nie będę się wypierać tego. Natomiast wieloryb będzie, był, jest i będzie u mnie w lodówce i dla każdych gości. Jak to jest z tymi wielorybami? Wieloryby, słuchaj, one są łowione, ja ich nie kupuję. U nas nikt wielorybów nie kupuje. Nie jest to zrobione na jakąś, wiesz, przemysłówkę. Wieloryby są łowione i oddawane mieszkańcom za darmo. O, a jaki jest cel tego, że oddają za darmo? Ponieważ to jest ich rarytas. I na przykład, wiesz, bo tu są druga sprawa, to są już delfiny, które na przykład ostatnio było zabitych 1400. Słuchaj, to było straszne. Ja nie, potępiam to. Nie będę udawać, że ja tego nie widzę Ja po prostu, ja byłam tak zdenerwowana, że nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, jak można zabić 1400 delfinów. I to jest, słuchaj, skandal. Natomiast wieloryby były jakby tak troszeczkę bardziej akceptowane przez ludzi do zabijania, tylko że farelczyk, każdy farel ci powie jedno, mięso delfina jest o niebo lepsze od wieloryba.
I tu na tym byśmy skończyli. Po prostu mięso delfina jest rewelacyjne. Ja ci powiem, że miałam okazję spróbować, bo o tym, wiesz, tak cały czas słyszę, że to mięso jest tak dobre. No ja bym tak nie powiedziała, bo to jest takie bardziej królicze, takie dzikie i tranczuć, wiesz, ale wieloryb to już też jest taki właśnie jak na przykład wiesz, na Islandii rekin, to tu ten wielorybek jest taką, no nie, nie wiem, no nie jest, no, nie należy do codziennych, wiesz, jakichś tam potraw i u nas też on nie jest podawany codziennie, to już są też takie, wiesz, od czasu do czasu też taki rarytasowy obiadek. A jeśli już jest podawany ten wieloryb, to z czym lub czym go się smaruje lub czym go się polewa, czym go się doprawia? W zależności od tego, co byś chciał, bo na przykład steki, które robią, to one są, słuchaj, tam jest w ogóle, wiesz, czarna magia. Ja tego nigdy sama nie robię, bo to trzeba, wiesz, urodzić się farelką. Ja tak prawie, ale jeszcze na przykład do wieloryba nie dorosłam i jeszcze mi nikt tak naprawdę nie pokazał. Teściowa nie miała czasu, bo bardzo szybko zmarłam, pokazać mi, jak się robi tego wieloryba. I te steki, słuchaj, się moczy w mleku długo, całą noc, żeby ta krew. Słuchaj, cudawianki, natomiast ja na przykład robię dla moich gości suszonego wieloryba i wiesz, ja kroję to w takie cieniutkie plasterki, do tego jest tłuszcz wieloryba, jeszcze bardziej cienki plastereczek i kawałek ziemniaka na wykałaczce i to podaję i to tak właśnie też farerzy bardzo często jeżdżą na jakichś tam na urodzinach, jedzą, czy właśnie w ten sposób, że wieloryb jest cieniutko pocięty, do tego tłuszcz i ziemniak. Czyli prawie jak chips. O, no. Tak. Mhm. No dobra, okej. To teraz przejdźmy może do wieczornej degustacji, czyli do kolacji. Co się zajada na Wyspach Owczych jako ten ostatni posiłek? No i czy też kolacja jest jakimś wspólnym rytuałem, czy też po prostu każdy bierze co w lodówce jest i w swoje miejsce z jedzeniem? Muszę ci powiedzieć, że tutaj kolacji nie ma. Bo u nas jest bardzo późny obiad robiony. I to tak ogólnie u Farelczyków. Oni mają o godzinie 12 taką przerwę, niby to taki lunch. Wiesz, i tam już troszeczkę jest takie lepsze jedzonko, że oni przetrzymują tak do 6, jak wracają z pracy, bo farerzy mają bardzo spokojny tryb życia, natomiast taką dłuższy dzień pracy, bo zaczynają później. Więc 6, 7 zaczynają obiad, jak dzieciaki wracają po zajęciach pozalekcyjnych. I to jest tak jakby ostatnie danie, czyli takie obiadokolacja. I dopiero później, gdzieś tam wieczorem ktoś tam może zjeść skibeczkę chleba, ale rzadko. Zazwyczaj to już jest obiad, taka końcowe danie. Sabina, zanim zadam Ci ostatnie dwa moje najfajniejsze pytania, oczywiście w mojej ocenie, to zapytam, czy coś jeszcze do kuchni Wysp Owczych dorzucamy, czy o coś jeszcze nie zapytałem, a warto wiedzieć, będąc chętnym wybrać się na Wyspy Owcze, czy jeszcze coś dorzucamy do kulinariów? Myślę, że nie, no bo smak mijącej owcy, no to trzeba tu po prostu przyjechać i zasmakować. Wiesz, spróbować piwa rabarbarowego, to też jest, wiesz, nie lada wyczyn, ale słuchaj, nie możemy wszystkiego powiedzieć, bo nie byłoby żadnej tajemnicy, przyjeżdżając, odwiedzając nas tutaj na wyspach. No dobra, no to teraz moja droga, powiedz mi, czym twoim zdaniem pachną Wyspy Owcze i czy zaskoczysz mnie, że powiesz bawełną? Wyspy Owcze pachną świeżą trawą. Wyspy Owcze pachną, wiesz, to jest taki zimny, chłodzący powiew wiatru. Jakbym tak sobie zamknęła oczy i sobie myślała, czym te moje wyspy pachną, to myślę, że od razu się uśmiecham, bo mnie się od razu, wiesz, przed oczami pokazują kolosalne górki, pagórki i gdzieś tam między nimi te owce nasze. Taką, one pachną wolnością, taką nietuzinkowym obrazem, krajobrazem i taką... Czekaj, bo mi zabrakło polskiego słowa. Możesz po angielsku. Pure. Taką... To jednak teraz jazdem białym.
Pure Fairies, to jest takie niecnotliwe wyspy, a takie dziewicze. Dziewicze. O, dziewicze wyspy i wiesz, nieokiełznane takie przez człowieka, bo tutaj wszyscy żyjemy według natury i naprawdę poddajemy się tej naturze, bo jest ona dzika i taka, wiesz, nie wiadomo, co się tam którego dnia będzie, jak ten sztorm, który ma przyjść, co on nam przyniesie. I tym właśnie tak pachną wyspowczym. Ale to ciekawe, bo myślałem, że mi powiesz, że tym, co wiatr przyniesie, bo no, rzecz jasna, Wyspy Owcze znajdują się w dość ciekawym położeniu, gdzie jak zawieje, no to robi się naprawdę... To wywieje. To wywieje, tak. To robi się... Tak, to wywieje i robi się ciekawie. Okej. Okay. To na koniec powiedz mi, moja droga, czego brakuje ci z Polski? Jakiego smaku? Za jakim smakiem tęsknisz? No i co turyści muszą ładować do swoich plecaków, udając się do ciebie? Wiesz co? Ja mam kilka rzeczy. Zawsze proszę o to samo. To jest majonez z winiary. Galaretka. I tutaj muszę Cię zaskoczyć, bo pytałeś mnie, co w sklepach. W sklepach jest tylko galaretka, bodajże truskawkowo i pomarańczowa. Tutaj smakuje beznadziejnie, jest okropna, ona w ogóle nie smakuje. I kosztuje 30 zł. Jedna galaretka. Więc ja, słuchaj, znowu winiary, sobie reklamy winiar. Proszę tutaj mnie oznaczyć, że reklamy winiar robię. Majonez i do niedawna jeszcze makaron nitki. Taki, wiesz, ośmiojajeczny, ten nasz domowy, bo moje dzieci jak robią rosół, to one tak jak babci Grażyny kochają ten rosół z makaronem, chociaż już teraz właśnie w stolicy już są nitki, już życie mam uratowane, jeżeli chodzi o to. No i ten ser biały, wiesz, ja uwielbiam w ogóle tworogi. No i mamy mało jogurtów, chociaż to nie jest powód do rozpaczy, bo słuchaj, no nie, na tyle nie jemy jogurtów, wiesz, wszystkich tych 40 smaków, żebym za nim płakała. Nie, to tak nie jest. Dobra, jasne. Sabina, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam swój jakże cenny czas na Wyspach Owczych. Dziękuję, że dzięki Tobie mogłem odkryć choć trochę smaków Wysp Owczych. No i zachęciłaś, zrobiłaś po prostu smaka, żeby udać się no i zobaczyć, co tam na Wyspach Owczych w kuchni piszczy. Dziękuję jeszcze raz, Sabina. Proszę bardzo, a ja Was zapraszam na Facebooka Wyspy Owcze FO, gdzie codziennie macie dawkę Wysp Owczych. To co, teraz obiad? No i teraz czas na obiad. Już się nagadała, pić mi się zachciało, jeść mi się zachciało. Kończymy naszą rozmowę. Smacznego życzę. Dzięki, pozdrawiam.